proszę teraz o zabranie głosu posła Jana Klawitera, niezrzeszonego. Przypominam panu posłowi, że w trakcie całego posiedzenia przysługuje panu 6 minut. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W Izbie jako poseł niezależny będę reprezentował prawicę Rzeczypospolitej i tych wszystkich wyborców, którzy popierali naszych kandydatów. Będę kierować się zasadami zawartymi w naszej umowie politycznej z Prawem i Sprawiedliwością, wsparcie rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość oraz współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Naszą umowę zawieraliśmy z przekonania i z przekonania będziemy się kierować jej założeniami. Niezależnie od tego oczekujemy informacji w sprawie niezrealizowania niektórych zawartych w niej uzgodnień. Polska wymaga głębokiej zmiany, zmiany naprawiającej to wszystko, w czym wolna Polska ciągle nie zrealizowała swoich zobowiązań. Polska powinna być państwem dobra wspólnego, państwem, w którym zasady, które wyliczył między innymi Ojciec Święty, zasady życia, rodziny, wychowania, zdrowia i bezpieczeństwa będą gwarantowane i traktowane jako prawa podstawowe, jako prawa, których realizacji, a przynajmniej poszanowania, naród ma prawo domagać się od każdego rządu. Jasne opowiedzenie się przez rząd u progu pracy za zasadami cywilizacji chrześcijańskiej i jasna ocena ich negacji we współczesnej polityce europejskiej może pozwolić uniknąć w przyszłości wielu niepotrzebnych sporów na forum wewnętrznym i międzynarodowym. Trzeba publicznie potwierdzić wybór, którego naród dokonał i który wielokrotnie potwierdzał. Ale również dla ochrony stanowiska Polski trzeba budować chroniącą nasz kraj silną opinię chrześcijańską w Europie. Dlatego tak ważne jest nawiązanie ścisłej współpracy z Węgrami, co powinno być punktem wyjścia dla solidarnej współpracy państw Europy Środkowej. Zdecydowanie natomiast odwodzimy rząd od pomysłu popierania armii europejskiej. Założenie, że Unia będzie lepsza, jeżeli dostanie więcej władzy, nie ma żadnych podstaw. Podam jeden przykład dotyczący dziedziny, którą będę szczególnie zajmował się w działalności parlamentarnej. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zachęcam rząd do mocnego sprzeciwu na forum unijnym wobec kontynuacji rozszerzania gazociągu północnego. To nie tylko akcja izolująca energetycznie Polskę, ale przedsięwzięcie obracające w niwecz solidarność europejską w ogóle. Przypominam stanowisko prawicy Rzeczypospolitej. W Europie potrzeba nam tyle wspólnych instytucji i kompetencji, ile mamy wspólnych wartości i interesów. Zaufanie buduje się przez solidarne stanowiska polityczne. Przekazywanie władzy może po chwilowych, naiwnych nadziejach skutkować jedynie gorzkim rozczarowaniem. Na koniec raz jeszcze wyrażam zdecydowane poparcie dla gabinetu pani premier Beaty Szydło, za którego powołaniem będę w imieniu prawicy Rzeczypospolitej głosował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu posła.